czy zwierzchności, czy władzę. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach Jeruzalem. Jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski, przed którym, jak uczy święty Paweł w liście do Filipian, zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i wszelki język wyzna, że On jest Panem, jest Królem, ku chwale Boga Ojca. Wyznaję chrzest na opuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.